Panie profesorze, chciałbym zapytać o tę zakończoną niedawno wizytę pana profesora w Stanach Zjednoczonych. Wraz z prezydentem Andrzejem Dudą brał pan udział w spotkaniu w MD Cancer Center w Houston. No to jest takie chyba największe na świecie centrum zajmujące się bardzo kompleksowo profilaktyką i leczeniem nowotworów. Proszę powiedzieć, jakie umowy zostały zawarte, jakie kwestie państwo poruszaliście, no i co może dobrego dla pacjentów w Polsce wyniknąć z tej wizyty? Tak, dziękuję za to pytanie. Przede wszystkim chciałem powiedzieć, że na tą wizytę zostałem zaproszony przez ministra zdrowia i to spotkanie było w szerszym gronie i mieliśmy spotkanie robocze, w którym ustaliliśmy zasady współpracy, możliwości tak naprawdę współpracy z kolegami z MD Anderson Cancer Center w Houston. Ambicją tego znakomitego, olbrzymiego ośrodka, który znamy znakomicie też z różnych publikacji, jest to, żeby zmniejszyć liczbę pacjentów chorych w całym świecie, więc dla nich ta misja zagraniczna to jest typowa działalność. No a teraz skupili się na współpracy z Polską. Omawialiśmy możliwości współpracy zarówno w zakresie profilaktyki, i to szeroko rozumianej, jak i w zakresie terapii, czy też wspólnych projektów naukowych. I tych możliwości jest sporo. Tak. To było wstępne spotkanie, tak naprawdę otwierające dopiero szerszą płaszczyznę współpracy. Także możliwości włączenia się w tą jest jeszcze bardzo wiele. Czy możemy powiedzieć o tych projektach naukowych? Jakiego rodzaju obszary będą wspólnie z amerykańskimi naukowcami tutaj badane? Mogę chyba już zdradzić, że przede wszystkim chcielibyśmy się skupić w pierwszym etapie na zmniejszeniu ilości zużywania tytoniu, czyli tak naprawdę na walce z paleniem papierosów. I to jest główny aspekt i tak naprawdę najważniejszy w zakresie profilaktyki. I tutaj chcemy się skupić na działalności właśnie w zakresie młodzieży i edukacji tej młodzieży. Chcielibyśmy używać od razu szeregu narzędzi, które w Stanach Zjednoczonych zostały wdrożone z dużym skutkiem, zresztą nie tylko w Stanach, bo część krajów europejskich również zainteresowana jest współpracą z MD Anderson Cancer Center. Polska jest dla Amerykanów dużą nadzieją, bo to jest duży kraj. Panie profesorze, ale też wiemy, że MD Anderson to jest takie centrum, które jest dofinansowane i w ogóle amerykańska onkologia, ogromne pieniądze idą na to, żeby i rozwijać badania, i leczyć pacjentów, i na profilaktykę. Ale czy rzeczywiście tak jest, że to tylko finanse są kluczowe, czy też rozwiązania systemowe, które my wdrażamy w Polsce, pan profesor tu w Dolnośląskim Centrum Onkologii, nie wydają się być ważniejsze? Czy jakby taka przebudowa też myślenia o tym, jak powinniśmy podejść do leczenia chorób nowotworowych? No to pytanie jest trochę złożone, więc na pewno muszę powiedzieć, że jeżeli chodzi o finansowanie MD Anderson Cancer Center, to jest coś, co nas zawstydza, ponieważ ich budżet jest tak naprawdę wielkości 1/4 budżetu całego kraju naszego, a to jest jeden ośrodek. A populacja pacjentów, których oni obejmują, no to jest trochę większa niż nasz kraj, no ale nasza onkologia dostaje tylko 6%, wystarczy sobie przeliczyć, że nasze pieniądze są wielokrotnie mniejsze niż powinny być, przynajmniej według Amerykanów. No ale musimy sobie radzić z tymi pieniędzmi, które mamy, więc próbujemy to zrobić i na pewno te rozwiązania, które my proponujemy, czyli rozwiązania systemowe, które pozwalają uszczędnić trochę ten kapitał przeznaczony na profilaktykę, w ogóle na opiekę onkologiczną, to są rozwiązania, które są bardzo wysoko cenione. Dyskutowaliśmy o tym w Stanach Zjednoczonych. Oni próbują podobne rozwiązania zrobić. No w zakresie na przykład rozproszenia świadczeń onkologicznych u nich nie ma takiego problemu jak w Polsce, no bo sama nazwa Cancer Center, to oni dosyć centralizowali usługę onkologiczną w całym Teksasie. Na pewno tylko w ten sposób możemy osiągnąć najwyższy poziom jakości, bo wtedy w tym centrum są zgromadzeni eksperci najlepsi z danej dziedziny. No, część tych ekspertów jest interdyscyplinarnie, działa w różnych zakresach nowotworów, ale na pewno myślenie w tak zwanych unitach, czyli tych centrach kompetencji poświęconych danemu narządowi, jak na przykład Breast Unit, to jest myślenie, które w Stanach Zjednoczonych mocno jest zakorzenione i tu też wspólne działania już od pewnego czasu zresztą prowadzimy, bo my współpracujemy już od kilku lat, nawet my jako Dolnośląskie Centrum Onkologii z MD Anderson Cancer Center. Tak, ale też w zakresie zbierania materiału i wspólnych analiz tego materiału, znaczy my zbieramy materiał i dane kliniczne, Amerykanie oceniają profile genetyczne części naszych pacjentów. Także to wszystko się już dzieje, a teraz będzie się działo jeszcze szybciej i więcej.
Panie profesorze, ostatnio też dość dużo mówimy, więcej niż kiedyś, na temat tej grupy kobiet, która choruje na zaawansowanego raka piersi. No, pan profesor powołał w Dolnośląskim Centrum Breast Cancer Unit, który no, w perfekcyjny sposób jest i skonstruowany, i rzeczywiście efekty lecznicze są bardzo dobre. Czy uważa pan, jakie powinny być wdrożone rozwiązania systemowe, żeby objąć też opieką te kobiety, które chorują na zaawansowanego raka piersi, a jednocześnie mogą żyć aktywnie, jeśli ta opieka jest właśnie kompleksowa, jeśli jest dostęp do innowacyjnych terapii? Jak to wygląda tutaj w Dolnośląskim Centrum? No dziękuję za te dobre słowa. Myślę, że dopiero do perfekcji dążymy, ale na pewno należy zwrócić uwagę na problem wykluczenia tych pacjentek z życia społecznego. To jest element, z którym nie poradzimy sobie sami, nawet tworząc takie breast unity. Tu potrzebne są rozwiązania, nawet myślę, że na poziomie współpracy międzyresortowej, współpracy z zakładami ubezpieczeń społecznych, z lekarzami medycyny pracy. Potrzebne są na to środki, które można przesunąć, bo wiemy, gdzie te środki niepotrzebnie są wydawane. Te pacjentki chcą wracać do normalnej aktywności, chcą być aktywne zawodowo, zarabiać na siebie, nie być obciążeniem dla tego systemu. I mają do tego pełne prawo i mają do tego odpowiednie też odpowiednią formę. Także dla nas onkologów to nie jest problem. Problem jest zawsze dopuszczenie takich osób do pracy, chociażby do normalnej aktywności dla tych osób, którzy się nie znają na onkologii i nie wiedzą, że te osoby, te pacjentki mogą być aktywne, że potrzebują tej aktywności, potrzebują być doceniane przez środowisko. No, zresztą są doświadczone, takie osoby doświadczone, to tym bardziej są cenne dla nas. Także tutaj musimy z tym walczyć i na pewno to nie jest tylko problem nasz. To musimy o szerszym spojrzeniu i ta debata też najlepiej o tym świadczy, że takie spojrzenie szersze się jakby powoli pojawia. No ale trzeba więcej. Czy lekarze onkolodzy mają tutaj takie pełne spektrum narzędzi terapeutycznych, żeby pozwolić tym kobietom żyć aktywnie? Zależy od dziedziny, w której działamy. Na pewno nie są wszystkie leki, które są zarejestrowane, dostępne w Polsce. To jest problem. Dotyczy to niestety najczęściej pacjentek z tym zaawansowaną postacią raka piersi, ale w zakresie radioterapii tu mamy dostęp do wszystkich metod leczenia. To też w MD Anderson Cancer Center zobaczyliśmy, że to, co oni tam robią w zakresie leczenia tak klasycznego, to my też robimy. Także tutaj nie ma żadnych barier. Jeżeli chodzi o chirurgię, olbrzymi postęp wręcz w Polsce, dostęp praktycznie do wszystkiego również. No problem jest tylko z tymi lekami. No i wciąż problem, ale to głównie w tych mniejszych miastach, w większej odległości od dużych miast, dostępu do kompleksowego podejścia do leczenia, czyli do decyzji, do organizacji. I myślę, że w tym zakresie najwięcej jest do zrobienia, bo to tak naprawdę zależy od nas samych, a nie od jakichś wielkich budżetów, które muszą się tu pojawić.